kochani, pod folią, czyli w mojej małej szklarence. Dzisiaj będę mówić o moich papryczkach miniaturowych. Papryczki te u nas w Polsce sprzedawane są jako papryczki ozdobne. Ja zakupiłam te nasiona dawno, dawno temu jako papryczki ostre i takie one są. Te papryczki są niewielkich rozmiarów. Ja je sadzę do doniczek, dlatego że długo owocują i jesienią bardzo mi ich szkoda, że po prostu kiedyś na początku jeszcze rosły w gruncie, no i niestety poumarzały, mając niedojrzałe jeszcze owoce. Dlatego sadzę je do doniczek i kiedy zaczynają się przymrozki, papryczki wędrują do domu. I jeszcze długo, długo owocują. Papryczki mają na tyle ostre owoce, że trzeba przy nich robić w rękawiczkach. Już gdzieś chyba wspominałam, że trzeba je przy nich robić przy owocach, nie przy roślinach, tylko przy owocach. Trzeba robić w rękawiczkach. I tu uwaga, jeżeli poczujemy, że na rękach mamy jeszcze tą ostrość, należy ręce umyć w tłuszczu, na przykład w oleju, ponieważ ta kapsaicyna rozpuszcza się w oleju, nie rozpuszcza się w wodzie. Uważajmy, zrywając tą papryczkę, czy cokolwiek przy owocach robiąc, aby nie dotknąć twarzy, jakiejkolwiek części ciała, bo wtedy poparzenie jest murowane. Do czego można taką papryczkę stosować? Ja papryczkę stosuję do, na przykład wrzucam do rosołu odrobinę, taką jedną papryczkę i mam świetny, ostry rosół. Papryczkę można wrzucać do wszelkich potraw z pomidorami, nadaje ostrości, do sosów. No zresztą sami możecie przetestować, do czego wam taka papryczka się nadaje. Ja uwielbiam potrawy ostre. No co, dowiedziałam się, że mało tego, że papryczka zawiera kapsaicynę, która właśnie nadaje tą ostrość, to jeszcze ta kapsaicyna prawdopodobnie wspomaga walkę z nowotworami, z rakiem. Ja w to mocno wierzę, być może dlatego ta papryczka mi tak smakuje. Prawdopodobnie papryka pomaga w odchudzaniu, zabija ten niepotrzebny w organizmie tłuszcz, który nie bierze się z jedzenia, tylko bierze się po prostu z wadliwego funkcjonowania organizmu. Bo niestety, ale bardzo wiele jest takich przypadków, bądź to po lekach, bądź po prostu z jakiegoś uszkodzenia w organizmie. Także ja uwielbiam papryczkę. Wysiałam ją tak jak pomidory gdzieś koło 5 chyba marca. No i w tej chwili już widać, że korzonki wychodzą poza doniczkę, więc przesadzę je do takich doniczek, w jakich siałam fasolę, czyli to będzie troszeczkę doniczka większa i w takich doniczkach będzie sobie papryka rosła. To jest chyba 12 cm, tak mi się wydaje. No, także zabieram się do pracy. Już jest późno, dlatego że papryczka już kwitnie. Cały czas była w pokoju i wypuszcza pąki kwiatowe. I ja prawdopodobnie te pierwsze, jak bardziej się wykształcą, poobrywam, żeby się bardziej rozkrzewiła na boki. No tak zrobię z całą pewnością. A więc zabieram się do pracy. No i papryczki przesadzone, podlane intensywnie, żeby woda się tam dostała we wszystkie zakątki. No i teraz tylko trzymać kciuki, żeby nie przyszły zbyt duże mrozy i żeby mimo, że rośliny są
pod folią, no żeby nie przemarzły. Tak samo robię z papryką pepperoni. Jest to papryka, która często gości w chińskich potrawach. Tak, tak, w chińskich. Kiedy kupujemy takie ostre, bardzo smaczne sosy do różnych tam potraw, te sosy są takie bardzo apetycznie pachnące i smaczne, no i są ostre. I to właśnie jest ta papryczka, papryczka pepperoni. Więc tak samo ją przesadzam, tylko że ona rośnie w większych donicach i rośnie w tej chwili na razie jeszcze w pomieszczeniu, ponieważ próbowałam ją wynieść na zewnątrz, ale zakomunikowała mi, opuszczając wszystkie liście, że jest za zimno. Oczywiście po wniesieniu do pomieszczenia wszystkie listki z powrotem wróciły do normy. Wyglądała, jakby usychała. No. I tym optymistycznym akcentem słoneczko zaświeciło. Ogórki sobie rosną. Pomidorki wydobrzały, już mi tu nie chorują. Mówię, jeżeli zaczynają wam chorować pomidory, umierać, tak jak mi w zeszłym roku i w tym roku próbowały. W zeszłym roku dużo pomidorów straciłam w ten sposób, zostawiając je w domu i próbując, szukając powodów, jakie to choroby zaatakowały moje pomidory. W tym roku nie szukałam powodu, wyniosłam do pomieszczenia, gdzie są tylko pomidory, znaczy się, gdzie nie ma człowieka, no i pomidory wydobrały. Po prostu potrzebują dużo czystego tlenu. Jeżeli macie takie pomieszczenie, a widzicie, że pomidory zaczynają czuć się źle, przenieście je do takiego pomieszczenia. Tam, gdzie bywacie najrzadziej, gdzie te pomidory mają dużo tlenu. I wtedy te pomidory dojdą do siebie. No i postarajcie się, żeby jednak były w miarę rozstawione, a nie skupione, tak jak tutaj. Chociaż tutaj widzicie, te są skupione, te tak samo są skupione, ale rosną ładnie. Rosną ładnie, dlatego że potrzebują tlenu, a nie cierpią obecności, z tego co widzę, nie cierpią obecności człowieka, który wydziela dużo dwutlenku węgla podczas oddychania. Także cieszę się z tego ogromnie, że mi się udało te pomidory uratować. I tym optymistycznym akcentem nie kończę, ponieważ chciałam wam pokazać jeszcze mojego hibiskusa. Ci, co oglądają, wiedzą, to jest hibiskus z nasion. Nasiona zebrane 2 lata temu, wysiane rok temu. No i przezimowały w doniczkach, właściwie w takich kubeczkach. Przykryte liśćmi orzecha. No i w tym roku, ponieważ tu jest ciepło, wyglądają tak. Oczywiście nie wszystkie, bo tamte w drugim pojemniku wyglądają bardziej skromnie, ale na ogrodzie też hibiskus biały już wypuszcza ładne pędy, a czerwony, różowy i swirl jeszcze tak nieśmiało widać taką kropeczkę, ale jeszcze nieśmiało. No zobaczymy, jestem ciekawa, co z tego będzie. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem, dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do jakiegoś filmiku. Do zobaczenia.